Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Zedat i witam was w kolejnym odcinku z Blast Tower Defense 5 na moim kanale. Tak więc widzimy się już po intrze, no i zapraszam, bo dzisiaj naprawdę może być ciekawy odcinek. Okej, tak więc moi drodzy, zaczynamy już odcinek, już tutaj zakładam słuchawki. No i będziemy sobie oczywiście zaczynali na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj przeczytam wasze kilka komentarzy, aby było tutaj wszystko fajnie. No i otwieramy już trzeci dzień rzędu naszą skrzyneczkę. Tak więc pyk, no i mamy 90 dolarów za darmo. Moi drodzy, co w dzisiejszym odcinku zrobimy? Może byśmy zrobili znowu jakąś misję, jakiś daily challenge, bo widziałem, że takie daily challenge wam się naprawdę podobają, więc czemu nie, moi drodzy, mogę taki daily challenge wykonać. Ale pierwsze co, może byśmy zagrali sobie jeszcze jakąś dzisiaj jedną taką zwykłą arenkę, bo ja lubię zwykłe arenki, szczerze wam powiem. A co to w ogóle jest za tryb? Odyssey jakiś. Zobaczmy ten Odyssey. Odyssey Welcome Adventure is... Aha, dobra, to jest jakaś przygoda, ale ja nie chcę przygody. Ja nie chcę przygody, mój drogi. Tu są jakieś taksy, mediumy, że wszystkie plansze trzeba przejść, no dobra. Ale wiecie co, ja jak na razie tego nie chcę. Może kiedyś jak zrobię live'a, co myślicie o live'ie właśnie z Blast Tower Defense, bo mógłbym zrobić jakiegoś live'ika i sobie to ten pyknąć, co nie? Taka właśnie rzecz. Ale wiecie co, nie, w takim razie nie róbmy tego. Zróbmy sobie może... Fight bossa dzisiaj chyba nie, albo chociaż spróbujmy sobie zawalczyć z bossem, czemu nie, zobaczmy jak to tutaj wszystko się zaprezentuje. 75 dolarów, czyli mniej ze skrzynki, więc nie jest to jakaś duża, nie jest to jakieś duże hajsidło, ale zawsze się tutaj przyda. Co? Tak mało mam hajsu, żeby pokonać bossa? O co chodzi? Ojejciu, panie, jak ja mam niby to przejść? Jak ja mam tak mało hajsu, żeby pokonać bossa? No dobra. Ale nie radzę sobie, już sobie nie radzę, więc co ja zaraz zrobię? Dobra, postawię tutaj może jeszcze jednego tego zbieracza, niech to łatwiej jakoś idzie, ale ja jak na razie sobie, moi drodzy, nie radzę z tym, a co dopiero z innymi rzeczami. Jak... A poczekajcie, może bym postawił tutaj snajpera i bym go wystawił na stronga? Niech on bije w tego sterowca. No to za dużo nie zada, moi drodzy, ale może chociaż trochę by zadało? Fajnie by było, bo cholera, ja to chyba przegram, na pewno to przegram, bo nawet są metalowe. Nawet są metalowe, więc na pewno tego... Ojejciu, ale to będzie pogrom chyba dla mnie, bo są metalowe, a ja nie mam na tego. Ajajaj. Czekajcie, a może go sprzedajmy? Sprzedajmy i kupmy ten. I kupmy, o, fajera kupmy. Może teraz... Ale nie, przegrałem, bo mam za mało życia. No kurde, co by tu dać? Może jeszcze jednego bym sobie zagrał. I tym razem bym może zagrał ninja. O, ninja na start byłby dobry. I tu byśmy go ulepszymy go w ten sposób, może się uda. On sobie tak, ninja sobie jak na razie na spokojnie oczywiście będzie dawał radę, bo ninja to ninja, wiadomo jak dużo obrażenia zdaje ninja. No ale teraz tak, snajpera możemy sobie tutaj wystawić. Ojejciu, jak to dużo bije. Aha, czekajcie, bo zaraz te pewnie. Dobra, tutaj dajmy sobie w ten sposób. Ojejciu, nie. Dobra, zróbmy go na fireballa, kurczę, lipa trochę. Dobra, dajemy sobie w miarę jakąś radę, ale to nie jest aż tak super, jakbym chciał. Ajajajajaj, szkoda. Naprawdę szkoda, bo ciężka to jest plansza w ogóle. Dobra, tutaj ten snajperek nam niby bije, ale nie wiem, czy to jest aż takie super. I co bym tutaj mógł dać? No armatę mógłbym dać, bo armata jest chyba spoko w miarę na tego. Na taką rakietę. Dobra, dawaj. Mamy już tą rakietę w miarę ulepszoną, no ale za dużo nie zadajemy. O, tak wam powiem, za dużo nie zadajemy temu sterowcowi właśnie. Ojejciu, mag, dawaj tu. Potrzebuję twojej pomocy, magu. Dobra, dawaj tutaj, moi drodzy. Dobra, już pierwszy chyba tutaj tier go zrobimy. Ale tutaj będzie dosyć dobre to chyba. Dobra, zróbmy go jakoś w miarę spoko. Dobra, zróbmy coś takiego, ponastawiamy tych ananasów tu. Może się podpali chłopak w ten sposób. Dobra, no połowę życia już mu zabraliśmy. Może teraz bym jakoś tym zagrał. O, tutaj jeszcze jedną armatkę bym postawił. Zlanczujemy ją. Dobra, mam tutaj jakąś armatkę, ale ja bym chciał, żeby te armatki biły w strongi. Ten snajper sobie tutaj strzela cały czas. To może bym sprzedał, bo to już mi się raczej nie przyda. Bym postawił kolejną armatkę albo czekajcie. Może to? To będzie chyba w miarę okej. To bym postawił. Niech to bije w najsilniejszego oczywiście. Dobra. No jak na razie nie idzie najlepiej, o tak powiem. Może bym tego ninja sprzedał i żeby on sobie tutaj bił. Sprzedajmy tego ninja i go postawmy w tym miejscu.
żeby on bił i te, i te. O Boże, Boże, ale ciężka sytuacja mamy. Na double shota sobie go postawimy. Może bym tutaj jeszcze postawił cokolwiek, moi drodzy. Dobra, dawaj darcie tutaj na Stronga. Ciebie już sprzedam, armatko, na kolejne ulepszenie. A najgorsze, moi drodzy, w tym wszystkim jest to, że nas jeszcze tutaj atakują inne poszczególne, kurde. Gościu, ty nie zakręcaj tutaj na Stronga. I ciebie też na Stronga. Dawaj, tutaj jeszcze raz walnij, dobra. Walnęła armata. Kolejna na Stronga. Ojejciu, nie, chyba to przegramy. Bo nawet te już nas wykańczają, te balony. No dobra, to może jeszcze próbujmy jeszcze chociaż trochę, moi drodzy. Dobra, dawaj. Damy sobie jeszcze radę, wierzę w was, baloniki moje. Dawać. Cokolwiek, już sprzedaję. Dobra, ten statek sprzedaję. Dobra, dawaj. Nie. Dawać tego sterowca, dawać, kurde. Ale już masakra tak ciężko jest, moi drodzy, bo nie dość, że ten sterowiec tutaj jest. Nie. Dawać. Jest, udało się. Ale ledwo co, masakra, ciężko było to przejść, jak naprawdę, jak nie wiem co. Jeszcze chyba nigdy aż takiej ciężkiej planszy nie biliśmy. Masakra, no dobra, udało się, dobra. Przejdźmy sobie jeszcze jakąś zwykłą tutaj planszę. New game'a sobie dajmy. Ale cholera, naprawdę. Czekajcie, bo tutaj mi się coś zawiesiło. Naprawdę ciężka plansza, naprawdę bardzo ciężka plansza. Ale spoko, takie plansze też są w miarę fajne, bo można chociaż się tutaj w miarę pobawić. Co my tu mamy? Ice Flow, dobra, Ice Flow'a mamy. A może byśmy to zagrali? To jest w miarę chyba spoko. Chociaż czekajcie, nie, tego nie chcę jak na razie grać. Aha, tutaj jeszcze nie możemy grać, z tego co widziałem. Więc może zagrajmy sobie to, o, to jest w miarę spoko. Na medium czy na... dobra, na medium niech będzie. I damy tutaj, nie, reversa nie dajemy, tylko damy to. I moi drodzy, chciałbym przeczytać wasze 2-3 komentarze. Jeszcze nie wiem dokładnie, ile tych komentarzy będzie, ale na pewno chciałbym kilka waszych komentarzy przeczytać, więc właśnie to teraz zrobię. Fajny odcinek, rób Blast Tower Defense 5 codziennie, bo fajnie się to ogląda przy śniadaniu. Jaki masz mikrofon? Mam G-Tracka, czyli taki dosyć drogi mikrofon, bo on kosztował 500 zł. Nie pokażę wam go teraz, bo fajnie jest ustawiony i nie chcę już go teraz zabierać, moi drodzy. A jeśli chodzi o Blast Tower Defense 5 Miz East, to będzie Blast Tower Defense codziennie, bo ja wiem, że wy lubicie te małpki, które zabijają baloniki, ale to dopiero jak wrócę z wakacji, bo jak na razie nie mogę wam nagrać tego Blast Tower Defense i za dużo, ponieważ ja będę na wakacjach i teraz robię te odcinki codziennie, a przez 2 tygodnie mnie nie będzie, a został mi tylko tydzień na nagranie tych 20 albo 30 odcinków, więc jak na razie tych Blast Tower Defense 5 nie będzie, no ale wydaje mi się, że już gdzieś tak od 15 lipca będziemy zaczynać codzienne odcinki z Blast Tower Defense, no i oczywiście będą codzienne odcinki z Blast Tower Defense, no i inne gry, ale Blast Tower Defense również będzie, no a teraz musicie się zadowolić, nie wiem, jednym odcinkiem na 2 albo 3 dni. Więc dobra, zaczynajmy, moi drodzy. Położę sobie tą małpkę tutaj. Wystawię ją gdzieś tak. Dajmy ją na Stronga. Ja lubię właśnie w ten sposób sobie zagrywać. Dobra, mam nadzieję, że sobie tutaj damy jak na razie na spokojnie. No, jak na razie na spokojnie, tylko chciałbym to ulepszenie, bo ono jest w miarę fajne. Ojejciu, to z każdej strony to wychodzi? Ojejciu, nie przemyślałem tego. Ajajaj. Aha, to chyba okrąża. Dobra, to niech to przeleci, bo to chyba okrąża i gdzie to wpada? Aha, wpada to do kolejnej. No dobra, chociaż będę wiedział, jak to jest. Dobra, to sprzedam w takim razie, bo to się jednak nie opłaca. I potrzebujemy... O, to byłoby w miarę okej, tylko gdyby miało większy ciut zasięg, to by było w 100% fajne. To też nie. Czy jest coś takiego, co by miało taki zasięg fajny? No nie. A bo wiecie co? Zrobimy coś innego. Zrobimy... Chatki jeszcze jak na razie nie mogę postawić. Dobra, to pewnie stąd teraz będzie wychodził. To sobie go gdzieś postawię w tym miejscu. O... Tutaj wystawię coś takiego. No tak jak mówiłem, stąd wychodzi. I moi drodzy, tutaj postawimy tą chatkę z balonikami, żeby po prostu obejmowała wszystkie moje małpki, które będą w tym obrębie postawione, więc to będzie dosyć fajne, wydaje mi się. Takie małpeczki, które będą właśnie, to znaczy ten domek właśnie, który będzie tutaj postawiony, bo on będzie wszystkie te małpki otaczał i będzie przyszyprzał każdą taką małpkę. O, jak szybko bije ziomek, a co dopiero właśnie z tym, z, jak to się nazywa, z tym, z domkiem, tak. Dobra, wystawmy sobie może jeszcze jednego tutaj gdzieś zioma w tym miejscu. O, a dobra, miałem to ulepszyć, żeby to szybciej biło. No dobra, to zaraz to ulepszymy. Nie będziemy go ulepszali, tylko zaraz to ulepszymy. Jak na razie oczywiście mały przychód złota, bo to jest logiczne. Na tych pierwszych planszach to bardzo, bardzo mały ten przychód złota mamy, ale później oczywiście się wszystko to polepsza. Więc jak na razie sobie radę oczywiście dajemy.
raczej na spokojnie. Mam nawet plan na dzisiejszy odcinek, jaką fajną taktykę zastosować, więc zaraz może wam ją objaśnię, ale jak na razie chciałbym sobie tutaj pobić tak normalnie te baloniki, no i zaraz wam może objaśnię, na czym ten mój dzisiejszy plan polega. Dobra, ulepszymy sobie na to, a później sobie ulepszymy jeszcze na double shurikeny i postawimy gdzieś jeszcze sobie tutaj jakieś, myślę, że farmę. Farma będzie okej. Dobra, wystawię sobie to, no i farma chyba będzie w miarę okej. Jak na razie sobie radzimy, może to aż tak super sobie jednak nie radzimy, ale jakoś to idzie, nie ma co narzekać, bo ojejciu, jak to szybko przebiegło, jakoś to idzie. Teraz sobie ulepszymy to wszystko na double shota, żeby mieć jeszcze większą kontrolę. No i zaraz sobie damy nasz domek, banana farm, tak, banana farm za tysiaka, no może nie jest to aż tak mało, ale jest w miarę oczywiście okej. Dobra, postawię sobie tutaj tą banana farmę, może... No dawaj, szybciej przechodzić to, bo ja chcę banana farmę. I może nawet minigana bym sobie postawił, bo minigun będzie spoko. Dlaczego, moi drodzy? Bo jak on będzie stał na środku, to on może uderzać w każdą okolicę, gdzie ja chcę. Ale na początek chciałbym postawić sobie banana farmę, bo czemu nie? No i zaraz sobie to wszystko ogarniemy, cały temat, jeśli chodzi o wszystko inne. Jak na razie oczywiście sobie dajemy radę na spokojnie. I moi drodzy, może jeszcze jednego bumeranga bym tutaj dał? Nie, ulepszmy sobie banana farmę, a ja przeczytam jeszcze jeden, już, dobra, jeszcze dwa przeczytam. Jeszcze dwa, bo czemu nie, tylko tutaj znajdę. Jeszcze tutaj znajdę i czekajcie, co by tutaj wam dać. Następny odcinek zagraj harda, wiesz co, Zalozio? Mogę grać harda, bo ja nawet bym bardzo chciał grać harda, nie tylko te proste tryby. Tylko po prostu ja jeszcze na przykład nie mam wszystkich małpek ulepszanych, nie mam wszystkich jeszcze super umiejętności, więc to by wyszło słabo, gdybym grał harda, a nie miałbym wszystkich ulepszonych umiejętności. I teraz jeszcze kolejny odcinek, fajny odcinek Z. I mam pytanie, zrobisz live z Bronze Tower Defense 5 lub Clash Royale? Zrobię bardzo chętnie, tylko jak wrócę właśnie z tych... jak wrócę właśnie z wakacji, no to wtedy na 100% będą wychodziły różne fajne rzeczy. O to się nie musicie zadbać, ja wam zadbam o fajną rozrywkę na kanale, więc spokojnie. Tylko tutaj ten domek by się przydał. No on by się bardzo przydał, chociaż czekajcie, może nie jednak domek, tylko ta małpka na double shota, chociaż czekajcie, może ona jeszcze sobie da radę tutaj, a ja bym to ulepszył, bo jestem pazerny na banany jestem. A wiadomo, że jak już mam ten domek, no to dużo łatwiej nam się będzie grało. Więc dobra, walnijmy sobie domek, zbierajmy tutaj bananiki. Jak na razie jest w 100% ok. I co ja teraz będę robił? White blondes incoming. Dobra, no to sobie ulepszymy go, jak już te białe balony będą wychodziły. Dobra, teraz szybciej zdecydowanie bije i dużo lepiej mu to wychodzi. Może teraz bym armatkę, chociaż czekajcie, magik, spoko, ziom. Tutaj magik, magika sobie damy na firebola. Dobra, dajemy sobie radę, jak na razie na spokojnie. Ogólnie plansza jest dosyć trudna z tego, co widzimy. Jest naprawdę dosyć trudna z tego względu, że no dużo tych balonów wychodzi z różnych miejsc, tak? Więc nie ma za bardzo jak dopasować tych małpek, żeby one fajnie tutaj sobie stały i biły. Więc to jest jedyny minus, ale tak to ogólnie wszystko jest spoko. Dobra, wystawmy sobie jeszcze to. O, tutaj ulepszymy to na more bananas. Dobra, dawaj, co tak spowolniliście? Ulepszymy sobie to na more bananas. Ojejciu, dobra, magik, nie śpi tu. Dobra, panie magiku, proszę nie spać. Dobra, magik sobie bije. Daliśmy radę, troszkę przeszło, ale to nie jest aż takie ważne. Wystawmy sobie kolejną banana farmę tutaj i zaraz sobie ją wystawimy jeszcze w innym miejscu. Zaraz sobie też farmera damy, żeby nie musieć tego zbierać automatycznie. Ojejciu, dobra, akurat tu sobie poradzi nasz magik. Ustawimy go jeszcze szybko na stronga i już będzie sobie chyba na spokojnie radził, spoko. Dajemy sobie radę, jak najbardziej jest wszystko na plus. O, tutaj sobie postawię, jeszcze na more bananas i to sobie damy teraz tutaj farmera. Niech to farmer sobie wszystko ogarnia, tą całą sytuację tutaj. Okej, będzie tutaj ogarniał, a my już tym samym czasem powinniśmy się zająć troszeczkę naszymi małpkami, bo możemy sobie zaraz nie dawać rady, moi drodzy, bo rzeczywiście jest coraz ciężej. I to trzeba wszystko poogarniać, już te małpki bardziej, niż zajmować się produkcją. Bo rzeczywiście produkcja jest ważna, ale do pewnego momentu, bo później może zacząć się dziać ciężko i trzeba to wszystko poogarniać. Kurde, magik śpi. Magik śpi. Ajajaj, dajmy go na stronga, żeby on bił na stronga. Dobra, on bije na stronga, więc spoko, akurat to się ceni, panie magiku. Dobra, mamy. Aha, kamuflujący. Akurat te kamuflujące to nie ma żadnego problemu, bo to raczej będzie właśnie proste na kamuflujące, więc fajnie. Dobra, wychodźcie kamuflujące, nie ma żadnego problemu. Tutaj double shoty już mamy.
Wystawię sobie teraz chatkę, żeby, o, patrzcie jak pięknie obejmuje wszystko. Chatka ulepszona, no i teraz tutaj 15% szybciej, tak? Tak, 15% szybciej będzie biło i tutaj wszystkie nasze zasięgi jeszcze tych małpek się zwiększyły, bo to, ten poprzedni upgrade dawał nam zasięgi, o ile pamiętam. Aha, teraz tęczowe będą chyba. Dobra, wezmę sobie tak. Już mamy jakiś w miarę spory przyrost z tych właśnie naszych małpeczek. Dobra, dajemy sobie radę. Dobra, ulepszę sobie jeszcze banana plantation. Kolejną banana plantation bym mógł ulepszyć zaraz. Tylko niech mi się tutaj banany nazbierają, oczywiście. Dobra. I co? Dobra, teraz czarne. Z czarnymi sobie też raczej damy radę. Ulepszę sobie jeszcze jedną banana plantation. A teraz bym chyba coś poulepszał, moi drodzy. Może boomeranga bym ulepszał. Ojejciu, ciężko będzie. Ale chyba sobie damy radę. Dobra, ulepszmy na double shota, bo może zacząć się dziać ciężko. Ale nie, dajemy sobie jakoś radę. Kurczę, ciężko. Coraz ciężej już, naprawdę, no wiadomo, że nie coraz łatwiej, ale rzeczywiście jest ciężko i trzeba jakoś temu zaradzić, bo przegramy to, jeżeli nie opanujemy sytuacji. Powinienem może dać coś, jakiś bumeranga. Dobra, dajmy bumeranga gdzieś w tym miejscu. I rzeczywiście armatka by się nam tutaj przydała gdzieś w tym też miejscu. No tutaj damy Sonic Booma i armatkę bym dał oczywiście na Stronga. I damy ją na Bizzer Bombsy. I teraz powinno się dziać trochę lepiej. O kurczę, nie na to ulepszyłem. Ale dobra, na mała też się w miarę przyda. Więc nie jest aż tak źle. To sobie ulepszy na multitargeta. Dobra, niech to już sobie tam raczej da radę. Magikę damy raczej na pierwszego, bo ja go tam wtedy dałem tak sytuacyjnie. Dobra, damy to. Niech on sobie tutaj działa, ten magik. Dobra, wiecie co? Ulepszę sobie jeszcze to. Ulepszę sobie jeszcze to. Która jest runda? 40, no dobra. 40 runda, w miarę sobie jakoś dajemy radę. Może to nie jest jakieś, wiecie, najlepsze co mogliśmy zrobić, ale wydaje mi się, że jakoś sobie dajemy radę. O, to sobie jeszcze damy. Okej, okay. Tutaj chatkę jak na razie nie ulepszajmy jej. Teraz bym sobie jeszcze może jedną armatkę postawił, bo armatka jest w miarę spoko. Po każdej części powinienem postawić jakąś armatkę. Dobra. Tutaj sobie jeszcze to damy. Dobra, to niech na first bije, bo to jest akurat fajne ulepszenie. Na first niech sobie bije. A my sobie dajmy może jeszcze jednego gluta. Gluta mógłbym dać, bo glut jest spoko ziomal. O, Blondzicu mogę dać. No dobra, to jakieś kamuflujące balony będą ciężkie. No ale nie są aż takie ciężkie, poradziliśmy sobie raczej na luzie. Tylko teraz może bym coś dał silnego takiego. Dobra, mamy już wszystko co potrzebujemy. Może teraz bym postawił trochę jeszcze tych, moi drodzy. Niech one sobie tutaj biją, bo one są tanie a dobre, więc polecam je bardzo. I może Supermankę, ja bym wystawił jednego. Supermankę jest w miarę okej, bo może obtoczyć wszystkich. Jeszcze tutaj ulepszymy mu Super Range'a. I powinno być zdecydowanie fajnie. 42 rundę już mamy na 65, więc jak na razie dajemy radę, ale wiadomo, że to nie jest jeszcze to, co chcieliśmy osiągnąć. No zaraz się policzymy jeszcze tutaj z tymi balonikami wszystkimi. Dajmy sobie radę jak na razie na spokojnie. Może bym ulepszył jeszcze to. No, a teraz to możemy nawet zrobić. Tylko żebyśmy sobie oczywiście zawsze dawali radę, bo to jest najważniejsze. Bo jak już nie będziemy dawali rady, no to rzeczywiście trzeba ulepszać jakieś tutaj ulepszenia. A boję się moabów, bo zaraz mogą powychodzić moaby i będzie ciężko. No dokładnie, jak ja to zgaduję, zawsze 46. No dobra, 46 runda, muszę to zapamiętać. Dobra, radzimy sobie, może bym teraz laserek ulepszył. Tak, laserek będzie dobry, żeby tutaj szybciej biły. I Monkey Force, co to da? Dobra, to się przyda, żeby więcej tych... chyba teraz właśnie te małpki będą sobie mogły bić na balony, które są metalowe, więc okej. Dobra, niech ktoś sobie wszystko tutaj bije. Jeszcze to zaraz ulepszę i zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy mamy Super Monkey? Mamy już. No dobra, może jeszcze jednego Super Monkeya byśmy sobie tutaj dali. Dobra, dajemy sobie radę, jak na razie na luzie. A dobra, ulepszmy sobie nasze tutaj fabryki. Niech produkują nasze fabryczki. I ja bym może to... Dobra, kolejny mob, pewnie zaraz kolejny wyskoczy. Zająć życie, chociaż. Dobra, ulepszmy sobie to, żeby on już więcej tutaj bił. I może byśmy sobie ulepszyli... Okej, mamy czwarty tier już na tym. I może byśmy sobie dali Darting Gunna. Chociaż czy ja chcę Darting... A, bo chcę. Ja lubię, polubiłem Darting Gunna. Jak kiedyś go nie lubiałem, no to teraz go bardzo, bardzo polubiłem. Dobra, zobaczmy sobie, z której... Aha, z tej strony. Niech on sobie tutaj strzela. Aj, to było akurat niepotrzebne ulepszenie. Ale chcę ulepszyć sobie na armatki. O, tutaj, dawaj tu. Okej, tak w miarę się to udało. Czy ja chcę teraz laser? Nie, chcemy hydrę. Hydra jest spoko. Dobra, patrzcie jak teraz to cisnę. To jest właśnie spoko, jeśli chodzi o ten... o minigana. To jest bardzo fajne. Ale może bym teraz dał sobie...
Okej, nie no, dajemy radę na pewno. Może bym sobie teraz dał jakieś inne ulepszenie, na przykład Ninja Monk. Chociaż na Blondzicu bym mógł poulepszać jeszcze właśnie te. Na Blondzicu są spoko. Dobra, niech to sobie tutaj wszystko bije. Jak na razie sobie radzimy wyśmienicie, sami widzicie. I mogę tu nawet dać, albo nie, to będzie słabe. Wydaje mi się, że Super Monkey ja bym jeszcze jednego ulepszył. Bo czemu nie? Branić to tutaj bije, a ja będę sobie ulepszył. Dobra. Jeszcze to ulepszymy. No i teraz Super Monkey sobie raczej radzimy. Teraz będą te tęczowe balony. Będzie sporo tęczowych balonów, więc spoko. Dobra, daliśmy sobie radę. Kolejny raz. I może bym sobie jeszcze jego ulepszył zaraz. Albo czekajcie, może na Robo Małpkę bym go ulepszył? No czemu nie? Albo tego na Robo Małpkę. O, właśnie tego. Ten będzie lepszym ulepszeniem na Robo Małpkę. I sobie dajmy radę jak na razie na spokojnie. A tego bym mógł ulepszyć na Sangolda. Na Sangolda czemu nie? Dobra, ulepszmy na Sangolda, bo nawet nie wiem, czy jeszcze w naszej serii ulepszałem na Sangolda, więc spokój. Ulepszmy sobie teraz go na Sangolda. Tu sobie dajemy radę oczywiście. I jest git. Dobra, tutaj plazmę sobie damy. No i teraz, a z tej strony będą wychodzić, więc sobie dajemy radę. I co teraz, moi drodzy, czy mam już ulepszenie do tego? No jeszcze nie mamy. Aha, tutaj jeszcze musi się nam wylewelować nasza postać. Dobra, ciśniemy go. Ojejku, łatwo, łatwo. I kolejne plansze będą tutaj wychodziły. Ogólnie plansza z początku była bardzo ciężka, dlatego że wiadomo, nie mamy za dużo tego złota, moi drodzy, żeby jakoś tutaj sobie wszystko ładnie rozplanować, a biją nas z każdej strony, a teraz jest super, dlatego że mamy, mamy jeden domek na starcie, mamy jeden domeczek, który nam wszystko tutaj, wiecie, pomaga nam w całej walce. Dobra, bij tutaj. Tutaj na Sangolda cię ulepszymy. Dobra, nie, dajemy sobie radę. Na Sangolda jeszcze mamy zioma, więc tym bardziej już raczej powinniśmy sobie dać radę. Możemy nawet snajpera jeszcze dać, moi drodzy, na Full Metal Jacket i dać go oczywiście na Stronga, żeby był najsilniejszego. Bo po co nam jakiś cieniasz? Okej, teraz sobie damy tak, faster shooting, Google sobie damy, no i dawajcie teraz na nas. Teraz możemy sobie dać radę. W ogóle co to ulepszenie daje? Class for a mob short. A, no to fajne, fajne. Czyli nie pozwala im chodzić przez jakiś krótki czas, więc spoko akurat. To jest fajne ulepszenie. Bijemy sobie jak na razie, dajemy sobie w 100% radę. Maby wychodzą, my strzelamy, więc nie ma problemu żadnego. No i co, wygraliśmy kolejny trybik. Dlaczego nie? Fajnie, fajnie. Jakoś tutaj tokenki wpadły, srebrny medalik, 500 zł, więc fajnie. Naprawdę na początku było mi ciężko, ale później jak już opracowałem jakieś większe, wiecie, tutaj przyrosty, bo miałem więcej banana farmów, to już było zdecydowanie prościej. W takim razie, moi drodzy, jak... Jeżeli wam się oczywiście odcinek spodobał, dajcie kciuka w górę, napiszcie jakieś komentarze, poczytam was może w następnym odcinku. W takim razie ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się oczywiście ten odcinek spodobał. Jeśli tak, wiecie co macie robić. Do następnego odcinka, moi drodzy. No i cześć!